naprawdę jest świetnie. Jest bardzo, bardzo profesjonalnie zorganizowany rajd, są przystanki, można stanąć, można się naprawić, poprawić, można się napić wody. Bardzo fajnie, profesjonalnie, pod każdym względem. You have to use your brain as well as brawn. Up all my adrenaline on the prologue and it was gone. I have none left. I have to wait a week to get it back. Duże przeżycie. Pierwszy raz w tak trudnym rajdzie jechaliśmy. Lepiej być nawet ostatnim z najlepszymi, niż pierwszym na byle jakim rajdzie dołożyć ludziom, którzy pierwszą Suzukę w życiu kupili i pojechali do lasu. Żadna dla mnie satysfakcja. Jeżeli chodzi o Magam Trophy, jest to typowo rajd ekstremalny. Nie ma żadnych pobocznych klas. Od samego początku bardzo wysoko poprzeczka była postawiona, a w sumie już jest to 7. edycja. No cóż, położone jest w pięknym miejscu. Jest to miastko i okolice z naprawdę różnymi terenami. Trasa bardzo wymagająca, ale zróżnicowana i bardzo ciekawa. Było sucho i dawało się jechać, co za tym idzie, no też zabawa nie była na krawędzi życia i śmierci. No po prostu jest to perfekcja, każdy powinien tak organizować rajdy, no ale niestety tak nie jest. No naprawdę brak mi słów. When you take the age of this car, my age and his age, it's 142 years together. Rajd jest naprawdę perfekcyjny, no, pod względem trudności i pod względem przygotowania tego całego, no, jest włożone w to dużo pracy, jest szerokie otaśmowanie, jest gdzie się wyprzedzać, są
dobre trawersy, z których Magam słynie. Tutaj no jest, są bagienka, można się powinszować i duża rywalizacja. Rajd jest bardzo wymagający. Jeżeli chodzi o organizację, no, świetnie przygotowany catering, zabezpieczone trasy. Mamy odpowiednią w tym roku, jest odpowiedni przecież zespół medyczny. Świetnie rozwiązane dojazdówki dla kibiców, gdzie normalnie ludzie z zewnątrz mogą się przyglądać naszym zmaganiom. Co też troszeczkę buduje, bo naprawdę wielu młodych osób przychodzi na takie coś, ogląda, no, coś tam może kiedyś zakiełkuje. There are people here from Poland, from Denmark, from England. Very serious off-road people. It was great fun, very challenging, very technical. You really have to be very, you know, use your brain a little bit as well as the right foot and the throttle. It was great. It's a really tough event, but very well organized and great fun. At the end of it, you feel you've actually done something serious. It's okay. All right, let's get a doctor. Let's go, a doctor here. Hey, come on. Come on. Calm down. Show me drugs. Whoa. Hey, look at me. Look at me. Na pilocie trzeba polegać i trzeba mu zaufać, żeby na tych wszystkich trawersach czuć się bezpiecznie. No, nie problem jest strzelić rolkę. Pilot dużo podpowiada, jak jechać. This event was quite arduous. I can certainly say that the organization was very, very good and very efficient. Kiedyś powiedziałem do mojej dziewczyny, wiesz, że to nieważne, co robiłem w życiu, ważne jest, co zrobię. Wiesz, jak powiedziałem jej, że jakieś dwa lata temu czy trzy, jak byłoby fajnie zdobyć Puchar Polski, nie, w offroadzie, to się tylko uśmiechnęła, nie?
w tamtym roku wyjeździliśmy Puchar Polski, co prawda trzecią edycję tylko, ale wyjeździliśmy, nie? Autem, które zrobiłem po nocach.